i zapraszam wszystkich na webinarium pszczoły i poprowadzi je dla nas Kamil Baj z pszczelarium i oddaję Ci, Kamilu, głos. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Na początku tylko słowo o pszczelarium. Ja się zajmuję pszczołami 20 lat. Hobbystycznie przez większość czasu. W międzyczasie oczywiście miałem pracę etatową. Od 3 lat działamy z żoną w ramach pszczelarium. Jest to nasza działalność i naszym celem jest stawianie uli po prostu w mieście, tam gdzie do tej jest to pewna idea, która przyszła do Polski, tak naprawdę z Europy Zachodniej, która się wzięła stąd, że jest problem już od wielu, wielu lat ze zwiększoną śmiertelnością pszczół, nie tylko tego jednego gatunku, który się hoduje, ale także pszczół w ogóle, a w miastach wbrew pozorom jest całkiem dobre środowisko dla tych pszczół i przede wszystkim brak rolniczej chemii, ale o tym powiemy gdzieś tam w drugiej części naszego spotkania. Mamy zarezerwowaną godzinę. Tą godzinę dzisiaj wykorzystamy po to, żebyście Państwo mogli tak naprawdę na koniec no, mieć dużo pomysłów na to, jak opowiadać o pszczołach, jakie są kwestie, które mogą zainteresować dzieciaki i młodzież. No i żebyście mogli im podsuwać jakieś pomysły realizowania, czy to zajęć, czy to jakichś wspólnych wyjść, w ramach których będą mogły te dzieci i ta młodzież same realizować zadania, które mają na celu pomaganie pszczołom. Także myślę, że pod koniec zrobimy sobie taką sesję pytań. Czy to w międzyczasie ja będę mówił, jak ktoś będzie chciał zadać jakieś istotne pytanie, to zapraszam, ja będę zerkał na czat i jakieś pytania, które będę mógł w trakcie odpowiedzieć, będę adresował. Oczywiście na ile mi czas pozwoli, tak? Mam zaplanowaną godzinę. Więc chciałbym zacząć od tego, żeby powiedzieć Państwu, jakie są przykłady takich działań edukacyjnych, które my podejmujemy w ramach pszczelarium. A działamy głównie w Warszawie, chociaż od zeszłego roku jesteśmy również w Gdańsku i w Katowicach obecni. No i działalność pszczelarska polega zwykle na tym, że się te pszczoły, prawda, utrzymuje, serwisuje i trzeba mieć jakieś zaplecze do tego, więc mamy pracownię w centrum Warszawy na Mokotowie, do której zapraszamy dzieciaki. Mamy taką pasiekę edukacyjną, którą prowadzimy ze Służewskim Domem Kultury. No i tutaj widzicie taki przykład wizyty akurat gimnazjalistów w pasiece, gdzie jest otwarty ul, prawda, i dzieciaki zaglądają ze mną do pasieki, do uli, wcześniej mając jakieś tam przygotowanie takie teoretyczne w pracowni. I taka wycieczka do uli jest dla nich jakby też formą odpoczynku od zwykłych zajęć. I takie 3 typy zajęć prowadzimy dla dzieci i młodzieży, można powiedzieć, bo tak sobie skategoryzowałem to na 3 typy. Czyli po pierwsze pracowni z wizytą w pasiece i wtedy dzieciaki mają możliwość zobaczenia całego zaplecza pszczelarskiego, włącznie z miodarką, ze sprzętem do odstepiania ramek, czyli mogą poznać jakby ten proces pozyskiwania miodu od momentu wyjęcia ramki z ula. No a w samej pasiece widzą, jak to wygląda na żywo, widzą, jak wyglądają pszczoły, często pierwszy raz przekonują się, że one wcale nie są żółto-czarne. No i drugi typ zajęć, który prowadzimy, to jest pasieka stojąca no, w dużej odległości od pracowni, więc prowadzimy tam tylko działania takie edukacyjne na ulach, tak naprawdę na samych ulach, na samych pszczołach. I jest to właśnie pracownia, czy pasieka przy Służewskim Domu Kultury. Zaletą tamtego miejsca jest po prostu to, że tam zwykle szkoły szukają ofert czy jakichś ciekawych zajęć w takich miejscach jak Służewski Dom Kultury, czy w ogóle Dom Kultury. Jest szansa trafić do większego grona dzieci. Tam jest też taki ogród społecznościowy, więc zwykle jeśli mamy zajęcia tam, to nawet te dzieci mogą połączyć zajęcia półgodzinne w pasiece z
potem z półgodzinnymi zajęciami w ogrodzie społecznościowym, gdzie się dowiadują na przykład, co żyje w kompoście. Także tam też są ciekawe rzeczy, albo widzą, że tak powiem, zapylanie kwiatów w pełnej krasie. No i trzeci typ zajęć, który prowadzimy, to są typowe wyjazdowe zajęcia, które prowadzimy na życzenie jakby szkół czy przedszkoli, gdzie po prostu przyjeżdżamy tak naprawdę ze sprzętem pszczelarskim, ze szklanym ulem, w którym można zaobserwować żywe pszczoły. Więc to miejsce nie musi mieć swojej pasieki, nie muszą dzieci przyjeżdżać do nas, a my przyjeżdżamy ze wszystkim, co istotne. Zwykle takie zajęcia, długość takich zajęć zależy od wieku dzieci tak naprawdę, więc jeśli to są małe dzieci w tym wieku przedszkolnym, to raczej pół godziny to jest maksimum, co są w stanie wytrzymać. Mimo że temat jest bardzo ciekawy, to pół godziny do 40 minut, tak? Takie dzieci w wieku przedszkolnym. No im starsze dzieci, tym więcej mogą zobaczyć. W pracowni nawet te zajęcia mogą trwać ponad godzinę, jeśli robimy taki szerszy program z nie tylko opowieścią o tym, co jest w pracowni, ale też robieniem świeczek, na przykład takich najprostszych z węzy, czyli arkuszików, takich wosku pszczelego. Taki scenariusz przykładowych zajęć to jest zwykle podział klasy, bo klasa czy grupa ma zwykle około 20 osób, więc dzielimy się na połowę. Część idzie do pasieki, część do pracowni. W pracowni zajęcia trwają około 30 minut. Mówimy o tym, czemu są pszczoły nazywane pożytecznymi owadami, czemu są dla nas ważne. Mówimy o produktach pszczelich, czyli pokazujemy tym dzieciom, jak wygląda miód, co zresztą właściwie wszyscy wiedzą, no ale już pyłek pszczeli już niekoniecznie. Tym bardziej pierzgę dla starszych dzieci, jeśli, że tak powiem, są tym zainteresowane. Kit pszczeli, wosk, więc całe spektrum tych produktów, które pszczoła wytwarza dla człowieka. Pokazujemy tym dzieciakom ramki, czyli plastry, pokazujemy proces pozyskiwania miodu i właśnie mogą sobie zrobić często świeczkę z arkusza węzy. A na koniec zwykle jest degustacja miodu, który mamy dla dzieciaków, więc takim słodkim akcentem kończymy zajęcia w pracowni i potem jest zamiana, czyli ta grupa, która szła do pasieki, idzie do pracowni i odwrotnie. A w pasiece z kolei jest prezentacja takiego drobnego sprzętu pszczelarskiego, jest ubieranie się w stroje, zawsze jest przy tym dużo zabawy, jest pamiątkowe zdjęcie zwykle, jest wejście na pasiekę, jest omówienie takiej budowy ula typowego, nowoczesnego, który jest używany przez pszczelarzy. Jest omówienie, jakby już otworzenie tego ula i omówienie na bazie tego, co rzeczywiście się dzieje w ulu, jak ta pszczoła żyje, ile żyje. Często szukamy matki, jeśli się dają znaleźć i pokazać, to jest to dodatkowa atrakcja. Pokazujemy robotnicę, pokazujemy trutnię, no i mówimy jakby o specyfice biologii pszczoły. Więc chciałbym też, żebyśmy jakoś tam uspójnili sobie tą wiedzę o pszczołach. Pewnie wiele wiecie już na temat pszczół. Ja sobie wybrałem takie ciekawostki, czy takie rzeczy, które mogą być mniej oczywiste, nawet dla ludzi, którzy już się interesowali tematem. I zacząłbym od tego, że jakby jak mówimy pszczoła, to często mamy na myśli, czy najczęściej mamy na myśli tak naprawdę jeden gatunek, czyli pszczołę miodną. Czyli tą pszczołę, którą się hoduje w ulach, która jest dla nas producentem miodu, jest dla nas dawcą kitu, jest dla nas dawcą pyłku, tak? I te różne produkty od tych pszczół pozyskujemy. Natomiast w zasadzie mówiąc pszczoły, można też mieć na myśli taką grupę kilku tysięcy gatunków tak naprawdę pszczół, wśród których są i trzmiele, i pszczoły samotnice, i to jest rzeczywiście duża, duża nadrodzina tak zwana, czyli to jest w systematyce biologicznej taka klasyfikacja nadrodzina, która tak samo się właściwie nazywa jak ta potoczna nazwa pszczoły miodnej.
To jest ciekawe, żeby rozumieć jakby to, że to jest bardzo duża grupa owadów, licząca w Polsce 400, około 50 gatunków pszczół, właśnie czmieli. Jest ogromna różnorodność tych owadów. Jak mówimy często o wymieraniu pszczół, to tak naprawdę nie powinniśmy mieć na myśli tylko i wyłącznie problemu ze zwiększoną wymieralnością tej pszczoły miodnej, ale też powinniśmy mieć na myśli właśnie te wszystkie pszczoły, które żyją w Polsce z rodzin czmieli, z rodzin samotnic i z rodzin pszczołowatych. Także ten problem nagle urasta jakby do rangi takiej, która obejmuje kilkaset gatunków w Polsce, a na świecie tak naprawdę kilka tysięcy gatunków, bo chyba z tego co pamiętam około 5 tysięcy gatunków pszczół właśnie w ramach tej nadrodziny pszczoły. I co jeszcze ciekawe, to tak naprawdę osy, które gdzieś tam są często mylone z pszczołami, albo ludzie się często boją os, a tak naprawdę nie pszczół, bo z osami mieli do czynienia, a nie z pszczołami, no to jest jeszcze wyższa grupa systematyczna owadów, która jest no, dość mało tak naprawdę związana z pszczołami. Czemu się hoduje tą pszczołę miodną, to tylko jeszcze słowo, ponieważ jest to jedyny gatunek w ramach tej nadrodziny pszczół, który jest w stanie gromadzić zapasy na zimę, czy w ogóle ma tą tendencję, żeby gromadzić zapasy na zimę i nie migruje. Bo na przykład pszczoła azjatycka, ona też buduje gniazdo złożone z kilku plastrów, gromadzi zapasy, ale z kolei migruje, czyli wsadzimy ją do ula, no to tak naprawdę za kilka miesięcy ona i tak poleci wraz z monsunem w Azji, będzie się przesuwała na północ lub południe. Kolejną ciekawą rzeczą jest no, samo zrozumienie, jak wygląda ta pszczoła i jakie są typy pszczół w ulu. I to jest zwykle, zawsze, tak, pszczoła robotnica, matka i trutnie, tak, których jest zwykle mniejszość. Pszczoła robotnica żyje bardzo krótko, bo jedynie 5-6 tygodni w sezonie. No po prostu pracuje na tyle ciężko, że jej życie trwa dosyć krótko. Natomiast pszczoła, ta sama pszczoła robotnica, która ma przeżyć zimę, ona już nie pracuje, zwalnia swoje czynności życiowe na zimę. Nie musi zbierać pokarmu, nie musi karmić larw. Żyje 6 do 7 miesięcy i jest w stanie przetrwać od sierpnia do kwietnia, zapewnić start nowemu pokoleniu. Matka od marca składa nowe jajeczka, z których się wylęga nowe pokolenie i jak już ją zastępują nowe pszczoły, no to kończy swoje życie, tak? I życie pszczół jest podzielone na etapy, czyli mówi się o takiej kastowości pszczół, ale czynnikiem, który różnicuje te zadania pszczół w ulu jest tylko i wyłącznie wiek, naprawdę nic innego, więc młoda pszczoła będzie miała inne zadanie niż starsza pszczoła. Czyli na początku swojego życia zwykle jest czyścicielką, potem jest karmicielką, jak wkracza w połowę swojego życia, to staje się budowniczką i woszczarką, czyli jest w stanie wytwarzać wosk. No a dopiero w drugiej połowie swojego życia, tak naprawdę przez 2 ostatnie tygodnie, jest zbieraczką, czyli jest tą pszczołą, która może wylatywać z ula i skutecznie szukać pokarmu na kwiatach, przynosić go do ula, informować inne pszczoły o tym, gdzie jest pożytek i gdzie mogą zebrać nektar i pyłek. Królowa z kolei, czyli ta środkowa pszczoła, jest no, rozpoznawalna, tak? Ona nie jest jakoś ogromnie różna niż pszczoła, natomiast można ją odróżnić. No, jest tak zwaną królową, tak? Żyje zwykle w ulu, jest jedna taka królowa. Oczywiście w biologii są pewne wyjątki, ale jak sobie zapamiętamy, że co do zasady jeden ul, jedna rodzina, to jest jedna królowa, no to jest to prawidłowo. I w naturze żyje do 5 lat. I jako jedyna pszczoła może składać jajeczka, wykonuje tą ciężką robotę, a dzięki temu, że ją pszczoły karmią, czyszczą, może się tym składaniem jajeczek zająć. Natomiast w naturze żyje 5 lat, ale w takiej gospodarce pasiecznej, jak się trzyma ule produkcyjne tak zwane, to raczej nigdy ta matka nie żyje dłużej niż 2 lata. No po prostu, no prawda
taka jest, że im starszy organizm, tym jest mniej produktywny, więc pszczelarz dba o to, żeby mieć młode matki ula, które będą zawsze bardziej produktywne niż matka 4-5-letnia. No i trutnie na samym dole slajdu zwykle stanowią mniej niż 5% liczebności całej rodziny, a cała rodzina to jest w szczycie sezonu około 60, 70, nawet 80 tysięcy owadów, więc jest naprawdę dużo. No i kilkaset do kilku tysięcy tych owadów to są trutnie, ale tylko w lato, dlatego że w zimę w ulu nie ma żadnego trutnia. No truteń ma po prostu tą jedną rolę, żeby w sezonie letnim móc zapłodnić matkę i to nie tą ulu, no bo to by była jakby jego własna matka, tylko on wylatuje z ula w poszukiwaniu innych młodych matek w okolicy, spotyka się z tymi matkami na tak zwanym trutowisku i zapłodnienie młodej matki pochodzącej z innego ula następuje w powietrzu. No i truteń wtedy kończy swój żywot. Jeśli nie uda mu się spotkać żadnej matki do końca lata, to go pszczoły po prostu wygonią z ula na jesieni i on nie przeżyje, po prostu zginie gdzieś tam na zimie. No i tyle w zasadzie o tych pszczołach. Takie podstawy. Co jest jeszcze ciekawe, to pokazuje zawsze układ pokarmowy pszczoły, który działa do tego momentu, działa w dwie strony, czyli pszczoła może pobrać nektar, tak? Ale może też go w drugą stronę jakby wytłoczyć z tego układu pokarmowego do komórki, tak? I dzięki temu może nabrać nektaru, będąc na zewnątrz ula, z kilkudziesięciu kwiatów, zebrać w tym specjalnym wolu, czyli tutaj taki jest woreczek na początku odwłoka, przylecieć do ula i złożyć ten nektar w komórce. Po wolu, czy jak już pokarm trafia dalej, no to jest tylko do celu trawienia i dania pszczole energii. Dzięki temu pszczoła może żyć, czyli to jest dla niej pokarm, który daje jej siłę do latania. Co jest ciekawe, to po prostu w tym narządzie, w wolu, w gardzieli, w przełyku następuje proces już dodawania enzymów do nektaru, do miodu. Pokarm jest filtrowany, więc to jest trochę taką tajemnicą, że w zasadzie gdziekolwiek byśmy postawili ul, nawet w najbardziej zanieczyszczonym przemysłowym miejscu, to tak naprawdę miód, który pszczoła zbierze w ulu, czy zgromadzi i przerobi, będzie zawsze czysty, nieważne skąd on tak naprawdę pochodził. Chyba że coś zostało specjalnie naniesione na kwiaty, tak jak na przykład opryski, które są czasem opryskiwane na kwitnące rośliny. I wtedy rzeczywiście może coś się do tego nektaru dostać, co pszczoła nie da rady w całości odfiltrować. Jak wygląda matka i pszczoły na ramce? To jest na tym slajdzie. Zwykle pszczelarz taką matkę właśnie znakuje, czyli nakleja jej tak zwaną opalitkę lub stawia na niej kropkę mazakiem z farbą olejną. No po prostu po to, żeby wśród tych 60 tysięcy pszczół ją łatwo zauważyć. No jest to pewna sztuka. Nie zawsze się to udaje wszystkim, którzy nie mieli styczności z pszczołami, żeby rozpoznać taką matkę na ramce. Często jest mylona z trutniem, bo trutień się rzuca w oczy rzeczywiście też, bo jest dosyć dużym osobnikiem. No i w zasadzie życie pszczół wygląda tak, że wiosną matka zaczyna składać jajka i najbardziej produktywny okres to jest maj-czerwiec. Wtedy składa nawet do 2000 jaj na dobę. W szczycie sezonu, czyli czerwiec-lipiec, zwykle pszczelarz robi miodobrania, czyli jak pszczoły gromadzą wtedy zapasy na zimę i najwięcej rzeczy kwitnie. A tak naprawdę przygotowanie pszczół do zimy zaczyna się już w drugiej połowie lipca, czyli jeszcze trwa lato, my jeździmy na wakacje, a pszczelarze już przygotowują pszczoły na zimę, czyli odbierają im ostatnie zwykle miodobranie, przynajmniej w centralnej i powiedzmy części Polski, to jest lipa. Po lipie zwykle już nic takiego nie kwitnie, więc pszczelarz odbiera im miód i już zakarmia je na zimę, czyli daje im pokarm zastępczy. No, najprościej jest rozpuścić cukier w wodzie i dać taki zamiennik, który pszczołom bardzo dobrze posłuży na to, żeby przetrwały zimę.
Leczy się pszczoły późnym latem i jesienią. Zimą się nie zagląda do ula. Zimą pszczoły tworzą tak zwany kłąb. Tutaj macie taki przykład, jak wygląda od dołu ramek pszczoł, kłąb pszczół zimą w ulu. Zbierają się po prostu w kulę, poprzecinaną oczywiście tymi ramkami, które wiszą w ulu. No chodzi o to, żeby matkę, tak jak stado pingwinów, że tak powiem, grzejąc te pingwiny w środku, muszą matkę podgrzać, czy utrzymać ją w temperaturze powyżej 20 stopni, tam zwykle 23-24 stopnie. Ta matka musi mieć, żeby ona miała zdolność w następnym sezonie składać jajka. No jest to fajny widok. No taka kula zawieszona z pszczół, one wytwarzają po prostu ciepło, jedząc powoli te zapasy miodu, które zgromadziły przez sezon letni. Wytwarzają ciepło mikrodrganiami swojego ciała, spalając po prostu ten pokarm. A typowe ule, tak zwane stojaki, czyli korpusowe ule, które się rozbudowuje w górę, widzicie Państwo na tym zdjęciu. To jest akurat pasieka przy pałacu w Wilanowie, gdzie też prowadzimy dziesięciopniową, czyli 10 rodzin tam produkuje miód na potrzeby kuchni pałacowej. Pasieka stoi od zeszłego roku. No i ul się zwykle składa z dennicy, czyli takiego dna ula, w którym pszczoły mają jedno miejsce, żeby wylatywać na zewnątrz i wlatywać do środka. Nad tą dennicą jest zwykle co najmniej jeden korpus, w którym są zawieszone ramki, zwykle po 10 ramek. Jak jest silna rodzina, duża rodzina, dostawia się pszczołom kolejny korpus. No i bywa, że i trzeci i czwarty korpus jest dostawiony do takiego ula, w którym jest też 80 tysięcy pszczół. One muszą mieć po prostu miejsce na to, żeby gromadzić pokarm, żeby nie było im zbyt ciasno i żeby matka miała gdzie składać jajeczka. Oczywiście są różne typy uli i to Państwo możecie różne spotkać, jak będziecie na przykład wizytować jakichś pszczelarzy. Także to niekoniecznie musi wyglądać tak, niekoniecznie to muszą być ule drewniane, to mogą być ule z różnych tworzyw sztucznych, najczęściej z poliuretanu, ale co do zasady w ulu będzie miejsce na ramki, będą te ramki wisieć, czy to będzie ul, który będzie rozbudowywany w bok, czy to będzie ul, który będzie rozbudowywany w górę, to jakby nie ma wielkiego znaczenia dla pszczół. One po prostu muszą mieć miejsce na to, żeby budować sobie plastry, a pszczelarz mieć miejsce na to, żeby ta rodzina mogła zgromadzić zapasy miodu. No i jak to wygląda od góry mniej więcej, jak się zagląda do takiego ula, no to daje pojęcie to zdjęcie, czyli macie tutaj kilkadziesiąt tysięcy pszczół, które są na tych ramkach. Jest to dosyć ciekawy widok, szczególnie dla osób, które myślą, że w takim ulu jest 200 czy 300 pszczół. Tak naprawdę jest tych pszczół właśnie dużo, dużo więcej. To akurat, co leży na ramkach, bo to jest widok z góry, to jest tak zwany plaster dzikiej zabudowy, czyli gdzieś pszczoły, gdzie one miały miejsce, niewypełnione innym plastrem na ramce, zbudowały sobie taki własnej roboty plaster. No tak jak pszczoła w naturze w dziupli potrafi sobie zbudować takie plastry, tak samo gdyby w takim ulu nie dać takich ramek, czyli jakby tutaj nic nie wisiało, to pszczoła sobie poradzi, ona doskonale sobie poradzi, budując właśnie takie plastry. Tyle tylko, że pszczelarz po prostu będzie miał w zasadzie uniemożliwioną pracę przy tym ulu, bo dzięki temu, że są ramki, on może sobie taką ramkę wyciągnąć, obejrzeć, co na niej jest, wyciągnąć ją do pracowni, odwirować z niej miód. Gdy to będą plastry zbudowane, gdzieś przyczepione w dziupli, no to już ciężko jest bez uszkadzania plastrów wyciągnąć cokolwiek z takiego ula. No i podstawowy taki sprzęt pszczelarski, który widzicie na tym zdjęciu, to jest podkurzacz, czyli zwykle jak się prezentuje dzieciom, to jest to zawsze najwięcej radości. Po środku tli się trupno wierzbowe, dym uspokaja pszczoły. No jest to zmiotka, czyli taka
czy szczotka do tego, żeby pszczoły można było zmieść z ramki, jeśli chce się ją zabrać na przykład do pasieki, do pracowni. No i pod tym jest taka transportówka, która jest powiedzmy skrzynką na to, żeby można było zawiesić tam 7 czy 8 ramek i przetransportować do pracowni. No i do tego jest jeszcze dłuto, którego akurat nie ma na tym zdjęciu, ale dłuto to jest po prostu taki no, jakby gruby nóż, którym można podważyć ramkę i wyciągnąć ją z ula. Oczywiście to nie jest cały sprzęt, który pszczelarz ma, no bo większość sprzętu jest tak naprawdę na zapleczu. Czyli ten najdroższy sprzęt to jest miodarka, która pozwala na to, żeby odwirować miód i potem go przelać do słoików. Pojemniki na miód, czy tam odstojniki, wiadra, sita i tak dalej, no to wszystko można zobaczyć wtedy w pracowni pszczelarza. No i jakby zbliżamy się do tego, żeby powiedzieć sobie, czemu te pszczoły są dla nas takie ważne i czemu mówimy o tych pszczołach jako o pożytecznych owadach. Czyli po pierwsze, zwykle dzieciaki, jak zadaje się im to pytanie, no to zawsze mówią o miodzie, tak? Czyli ten miód, który jest pewnie im najbardziej znany, często mówią nawet wcześniej niż zapylanie i nawet o tym zapylaniu nie wiedzą, a tak naprawdę powinniśmy my zacząć od tego, że zapylanie jest najważniejszym produktem życia pszczoły, bo dzięki temu, że ona zapyla uprawy, no to nasza ludzkość może się wyżywić w tym stopniu, że żyje na Ziemi 7 czy 8 miliardów ludzi i jest dla nich wystarczająca w miarę przynajmniej średnio ilość żywności. No ale miód dzieciakom przychodzi na myśl najprędzej i warto wtedy dzieciakom uświadomić, że żeby zebrać kilogram miodu, to pszczoły muszą odwiedzić około 3-4 milionów kwiatów, czyli bardzo dużo, a pszczoły zużywają same na swoje własne potrzeby około 80 kg miodu w ciągu roku, również w ciągu zimy. Więc to, co wyciąga pszczelarz z ula, to jest tak naprawdę nadwyżka ponad to, co potrzebują same pszczoły. No, na zimę, ponieważ się im zabiera trochę więcej niż one by same sobie zgromadziły, no to daje się im ten dodatkowy zapas pokarmu, natomiast i tak pszczelarz nie zabiera tym pszczołom wszystkiego. One większość miodu, który zbierą, one same zużyją. I to jest praca dziesiątków tysięcy pszczół, które odwiedzają miliony kwiatów, żeby zebrać kilogram miodu. Przy tym muszą pokonać łącznie taki dystans potrzebny do oblecenia. W zasadzie mogłyby oblecieć 3 razy ziemię wokół równika. Więc ogrom pracy. No, o klasyfikacji miodów jakby nie będę jakby mówił przy okazji degustacji, zwykle tylko pokazuję dzieciakom, że są różne kolory miodu, tak? Czyli mogą być miody ciemne, mogą być miody bardzo jasne. Wszystko zależy od tego, z jakich nektarów, czy jakie nektary dominują w danym miodzie, czyli jak wywozimy na przykład pusty ul z pszczołami, ale bez zapasów miodu na uprawę rzepaku i one stoją na tej uprawie w trakcie kwitnienia rzepaku, no to w zasadzie 3 tygodnie później jestem, przyjeżdżając do tych uli i wybierając z nich miód, jestem praktycznie pewien, że to jest miód rzepakowy i on będzie dominował w zbiorach miodu w tym ulu. I tak właściwie powstaje miód tak zwany gatunkowy, czyli w jednym miejscu zwykle dominuje jakaś uprawa albo jakaś roślina, którą pszczoły oblatują, a pszczoły jak zaczną oblatywać jakąś roślinę, czyli zapylać jej kwiaty, zbierać z nich nektar, to zwykle pozostają tej roślinie wierne do końca okresu jej kwitnienia. Czyli jak zaczyna kwitnąć akacja, no to pszczoły lubią już zostać przy tej akacji do czasu zakończenia jej kwitnienia i może wtedy pszczelarz wziąć miód tak zwany akacjowy, chociaż trzeba pamiętać, że w zasadzie każdy miód to jest tak naprawdę miód wielokwiatowy, tyle tylko, że jest tam jakaś przewaga, która dominuje smak i zapach i kolor takiego miodu. A tu akurat przykład miodów z Warszawy, z różnych dzielnic, tam gdzie stoją ule, tam przede wszystkim się różnicujemy te miody po dzielnicach, czyli miód z Ochoty nazywa się Ochockim, miód z ulicy Śródmieścia to jest Śródmiejski. Drugą rzeczą, którą dają nam pszczoły, no to jest ten pyłek kwiatowy.
macie pokazane w dużym dosyć zbliżeniu kuleczki pyłku, które pszczoły zbierają z kwiatów. Oczywiście każda kuleczka to jest tak naprawdę tysiące ziarenek pyłku, które po prostu pszczoła skleja, używając do tego własnej śliny i formuje z tego kulki na swoich nogach. I po odwiedzeniu tam tych kilkudziesięciu kwiatów, czy kilkuset kwiatów, wraca do ula z dwoma tak zwanymi obnóżami pyłkowymi. Czyli to jest taki surowy pyłek, który pszczoły przynoszą do ula. I dla pszczół miód i pyłek to jest w 100% zbilansowana dieta, czyli pszczoła właściwie nie potrzebuje nic innego do życia, do odżywiania się. Miód to będzie pokarm węglowodanowy głównie, chociaż tam też jest dużo bardzo cennych substancji typu witaminy, typu aminokwasy, składniki mineralne, ale głównie są to cukry. To jest dla pszczół źródło energii, natomiast pyłek dla pszczół jest źródłem białka, czyli żeby wykarmić larwy, pszczoły będą zużywały i pyłek, i miód. I same będą się karmiły i miodem, i pyłkiem również. No, pyłek jest tą substancją, którą wytwarzają kręciki na kwiatach owadopylnych. Tu widać na zdjęciu, że one, te kuleczki są na tych tylnych obnóżach. No i jest to właśnie efekt tego właśnie zapylania, czyli przenoszenia pyłku z kwiata na kwiatek. Co do zasady można w uproszczeniu dzieciom, ja zawsze mówię, że generalnie te kwiaty, które kwitną na kolorowo, to są kwiaty owadopylne, a te, które kwitną na zielono, czyli na przykład brzoza, co jeszcze, leszczyna, popola, to są wszystko kwiaty wiatropylne i z nich pszczoły raczej nic nie zbiorą. Z kolorowych kwiatem owszem, pszczoła widzi kwiaty trochę inaczej niż my, bo widzi trochę inne kolory. My nie widzimy na przykład koloru ultrafioletowego, ona doskonale ten ultrafiolet widzi, więc ten kwiat nawet wysyła jej dużo innych sygnałów wizualnych niż my jesteśmy w stanie tak gołym okiem zauważyć. No i o tym zapylaniu trzeba powiedzieć troszkę więcej, przynajmniej dla Państwa, żebyście wiedzieli, niekoniecznie dzieci muszą znać jakieś liczby, chyba że to będą jakieś starsze dzieci, ale czemu właśnie jest to zapylanie istotne? No generalnie pszczoła miodna, mówię o tym gatunku właśnie pszczoły miodnej, czyli tym, którym się hoduje, jest bardzo skutecznym zapylaczem, czyli jak jest 20 hektarów uprawy, nie wiem, no, sadu owocowego, no to żeby powstał z tych kwiatów dobry plon, czyli dużo jabłek dorodnych, no to musi być tam w okolicy ul, a najlepiej mniej więcej przyjmuje się akurat dla upraw sadowniczych koło 2 uli na hektar, czyli dla 20 hektarów to było około 10 uli, najlepiej postawionych w środku tego sadu. I te pszczoły, czyli jak w ulu wyobrażacie sobie, że jest to 60 tysięcy robotnic i z tego mniej więcej 40 czy 50% wylatuje jako zbieraczki, no uprośćmy, że połowa, czyli 30 tysięcy każdego dnia wylatuje, żeby zbierać nektar i pyłek, przy okazji zapylając te uprawy, no to jest to masa krytyczna, która jest w stanie rzeczywiście zapylić te miliony kwiatów w tym sadzie owocowym. Co nie znaczy, że inne pszczoły z tej nadrodziny pszczół też nie wykonują tej, one wykonują tą robotę, czyli też zapylają kwiaty. Co więcej, czasem jakby porównując skuteczność na przykład śmiela z pszczołą, to jeśli bierzemy pod uwagę tylko jednego osobnika, to śmiel nawet może być uznany za skuteczniejszego zapylacza, dlatego że on zaczyna pracę już w niższych temperaturach, kiedy jeszcze pszczoły nie zaczynają wylatywać z ula. No ale ponieważ kolonie trzmieli zwykle liczą tylko kilkadziesiąt osobników, no to jakby nie ma porównania, tak? Kilkadziesiąt tysięcy pszczół versus kilkadziesiąt osobników trzmieli, no to jest to siła nie do przebicia, tak, na korzyść pszczół. Dlatego rolnicy w Polsce może nie, ale tam, gdzie są rzeczywiście duże uprawy, a już w Stanach zostało to doprowadzone do pewnego ekstremum, są w stanie jakby zapłacić dość duże pieniądze za to, że pszczelarz przywiezie tam pszczoły. Tak naprawdę głównym źródłem przychodu pszczelarza jest nie to, że on produkuje miód, ale to, że te pszczoły pracują na uprawach, które są zapylane przez te właśnie pszczoły.
No to jest trochę, powiedzmy, wynikiem tego, że tam jest duże rolnictwo i rolnicy są w stanie, czy wręcz muszą te pszczoły sprowadzić w środek tych upraw, żeby uzyskać plon. No szacuje się, że przywiezienie pszczół na uprawę skutkuje 30, 40, 50% wzrostem plonu. Także to jest, da się zupełnie to wycenić. I taki ul w Stanach, taki pszczelarz dostaje, z tego co pamiętam, około $200 za 2 tygodnie zapylania za jeden ul. To są konkretne pieniądze. I mówi się o czymś takim jak wartość i znaczenie zapylania, czyli szacuje się, co by było, czyli jaki plon uzyskany byłby z tych upraw, które są zapylane przez pszczoły, gdyby tych pszczół nie było. Tą różnicę pomiędzy jakby uprawami, które są zapylane, a plonem teoretycznym w sytuacji, gdyby tych pszczół nie było, na tej bazie kalkuluje się tą wartość i znaczenie zapylania. I na świecie wycenia się, że praca pszczół przy samym zapylaniu, czyli w ogóle nie bierze się pod uwagę ich produkcji miodu, pyłku, wpływu na bioróżnorodność, produkcji innych produktów pszczelich, takich, o których zaraz jeszcze powiem. Czyli nie bierze się w ogóle tego pod uwagę, samo zapylanie wycenia się na 150 miliardów euro. To jest, proszę Państwa, mniej więcej 3 razy roczne przychody polskiego budżetu, polskiego państwa. 3 razy więcej. W Europie, czyli to jest to zielone kółko, to jest około 15 miliardów euro rocznie, to jest roczna wartość zapylania, a w Polsce wycenia się to na około 2 miliardów euro. Szczegółowe źródła tych danych ja tam podam Państwu w prezentacji, którą dostaniecie po webinarze. Tam będzie tak skrótowo w notatkach opisane parę zdań, między innymi tutaj linki do źródeł tych danych. No, czyli jakby to są kwoty, które no, są trudno wyobrażalne właściwie dla zwykłego człowieka. No, wniosek jest taki, że to jest ogromna wartość. Co do zasady, no często przytacza się to, co niby Einstein powiedział, że mniej więcej 4 lata zostanie ludzkości życia na Ziemi, jeśli wyginą pszczoły. Fakty są takie, że to właściwie nie powiedział Einstein, tylko ktoś mu kiedyś to zdanie przypisał, no ale powiedzmy, to się tak wdrukowało, że mówi się, że to właśnie on. Tak, nieważne, czy to on, czy nie, jest w tym dużo prawdy. No, generalnie zniknęło z naszych stołów po 1/3 do połowy jedzenia praktycznie z roku na rok, gdyby nie wartość zapylania pszczół. Na przykład większość jabłek, 90% jabłek jest zapylana przez te pszczoły miodne, które hodujemy w ulach. Chyba tyle na temat zapylania i wartości tego zapylania. Jeszcze tylko dodam taką ciekawą informację, że jest, powiedzmy, na świecie takich 300 głównych roślin uprawnych zapylanych przez owady. I 250 z tych 300 roślin uprawnych jest zapylanych przez owady. Reszta jest zapylana tam, powiedzmy, wiatropylnie na przykład, albo w ogóle nie potrzebuje zapylania. Są też takie rośliny. Natomiast z tych 250, naprawdę mniej więcej 80 do 90% zapyleń wykonuje właśnie ta pszczoła miodna, którą się hoduje w ulach. Tak, to jest też ciekawa informacja. No ale przejdźmy do innych jeszcze produktów pszczelich, bo to nie jest wszystko. Czyli ten pyłek, który pszczoły zbierają, one składują w komórkach na plastrze. I to, co macie tutaj, takie wypełnienie tych komórek, które są na tym zdjęciu, tu wszędzie takie plastelinowe wypełnienia tych komórek, tak jakby różnokolorowe, od jasno-kremowego po pomarańczowy, to jest właśnie pyłek kwiatowy, który pszczoły ubijają w komórkach. Ubijają po to, żeby pokryć te kilkanaście warstw pyłku warstewką miodu, dodając tam wcześniej enzymy i swojej ślinie i powodują tam proces fermentacji beztlenowej, fermentacji mlekowej. Przez to pyłek bardzo dobrze się konserwuje i dodatkowo nabiera jeszcze dodatkowych wartości odżywczych, tam się pojawia witamina K, bakterie kwasu mlekowego, więc jest to jeszcze bardziej bogaty pokarm. No i to tym bardziej człowiek
pozyskuje też z ulaw i to już się nazywa pierzgą. Czyli pyłek zakiszony na plastrze w komórkach można też pozyskać. Jest to bardzo odżywcza substancja, bogata w składniki mineralne, bogata w aminokwasy, czyli białka, bardzo ceniona. Ale to nie jest jeszcze wszystko, co mamy od pszczół. To, co widzicie na tym zdjęciu, to są larwy pszczół zanurzone w mleczku pszczelim. Mleczko pszczele to jest taka niezwykle odżywcza substancja, którą produkują pszczoły jako wydzielinę ich gruczołów gardzielowych. Po prostu pszczoła najada się pyłku, najada się miodu i w pewnym wieku pszczoły, jak ta pszczoła ma od 8 do 16 dni, jest w stanie wytwarzać to mleczko pszczele. To jest taki gęsty, w zasadzie galaretka tak naprawdę. Zresztą angielska nazwa to jest royal jelly, czyli królewska galaretka. Królewska, no bo jest tak bogata w wartości odżywcze, zresztą karmiona jest tym mleczkiem przez całe swoje życie matka. I to jest cudowny pokarm. Po prostu to jest tak zbilansowany pokarm, że matka, która jest karmiona przez całe swoje życie mleczkiem pszczelim, ona jest w stanie składać więcej jajek niż na dobę niż sama waży. I na dodatek jest to w 100% strawialny pokarm, więc matka przez całe swoje życie w ulu nie wydala w ogóle nic, tak? Nie musi wylatywać z ula, żeby wydalić produkty przemiany materii. No i można pozyskiwać też mleczko pszczele, w tym się specjalizuje kilka pasiek pewnie w Polsce, można to kupić gdzieś w aptekach. No w każdym razie mleczko pszczele dla pszczół jest po to, żeby wykarmić matkę i wykarmić larwy w tej właśnie wczesnej fazie ich życia, jako młoda pszczoła jeszcze w komórce, zanim ona dorośnie. Mleczko pszczele, czyli Royal Jelly. No i na kolejnym slajdzie też coś dobrego, co mamy od pszczół. Być może Państwa zaskoczę, ale jad pszczeli też jest, oczywiście jeśli ktoś nie jest na jad uczulony, też działa dla zdrowia. Jest dobry dla zdrowia, bo leczy się tym jadem choroby reumatyczne, artretyzm. No oczywiście około 1% populacji jest uczulona w stopniu ostrym na jad pszczeli, więc no, jest nawet zagrożenie, powiedzmy, ostrymi dusznościami, a w skrajnym przypadku nawet śmiercią. A to się tak rzadko zdarza, że myślę, że dużo bardziej prawdopodobne jest przejechanie przez tramwaj albo autobus na przejściu dla pieszych niż śmierć z powodu urządzenia pszczoły. Ja nie słyszałem ostatnio o żadnym takim wypadku. Można zresztą leczyć się w Polsce legalnie jadem pszczelim, dać się porządzić za pieniądze. Jest w Lubelskim, przynajmniej ja znam taką jedną klinikę, której można przyjechać i przejść kurację leczenia jadem pszczelim właśnie. No ale to jeszcze nie jest wszystko, dlatego że pszczoła wytwarza też wosk. Mój wosk wytwarza, to jest duże zbliżenie, to jest jakby spód jej odwłoka. Z tego odwłoka wychodzą w odpowiednim momencie, pszczoła jest tam też młodą pszczołą, około 10, 15 czy 18 też dnia życia swojego, wytwarzają się takie łuseczki woskowe wychodzące z pomiędzy segmentów tego odwłoka. No i to jest dla pszczół budulec na plastry, prawda? I te plastry możemy przetopić, możemy pozyskać z nich wosk, możemy wykorzystać go w przemyśle kosmetycznym, w przemyśle chemicznym. Robi się z tego świeczki oczywiście ciągle jeszcze. Także to jest też dobra rzecz, którą mamy od pszczół. Czyli podsumowując, od pszczół nie ma niczego złego. No, tak powiem, wszystkie produkty, które pszczoły wytwarzają, włącznie z jadem, są dla człowieka dobre. I jeszcze najmniej chyba taki znany produkt, który dzieci często już teraz nie znają, ale to jest kit pszczeli, czyli substancja żywiczna, którą pszczoły zbierają z drzew, produkując z tego kit, czyli taką bardzo kleistą, żywiczną substancję, bardzo antybakteryjną. Zbiera się to również z różnych, że tak powiem, szparek ula, gdzie pszczoły sobie ten kit w dużej ilości zgromadziły, żeby zatkać te szparki. I odpowiednio rozpuszczając to w odpowiednim roztworze spirytusu i wody, czy alkoholu i wody,
można uzyskać, czyli zrobić propolis tak zwany, który pewnie z wielu z Państwa być może gdzieś tam miało styczność, lecząc się na przeziębienia, lecząc bóle gardła. Bardzo, bardzo, jeden z lepszych antybiotyków w przyrodzie, także też jest to ciekawa substancja. No i co to jest to wymieranie pszczół? No bo wiemy już, że są pożyteczne, co od nich mamy i temat wymierania pszczół. Ja Państwu trochę chcę zaburzyć taki obraz, może na początku, i pokazać takie statystyki pogłowia hodowlanego pszczoły miodnej, czyli tej pszczoły, którą się hoduje w ulach. No i co widzicie? Czy tak naprawdę od lat 60. w Polsce to pogłowie pszczoły miodnej praktycznie utrzymuje się na podobnym poziomie. Nawet można powiedzieć, że nieco wzrosło przez ostatnie dwie dekady, czy tam trzy dekady. Tak i w tym momencie jest w Polsce, szacuje się, że jest około 1,5 miliona rodzin pszczelich. Myślę, że nawet są to statystyki niedoszacowane, bo wielu pszczelarzy, hobbystów nie rejestruje swoich uli u weterynarza, mimo że jest taki obowiązek. Więc może być troszeczkę więcej. Natomiast w Europie no, coś się stało w latach 90., tak, gdzie nastąpił ten rzeczywiście spadek populacji. No, prawdopodobnie tutaj weszło już bardziej intensywne rolnictwo, zaawansowana chemia, w większej ilości, nowe opryski, zmniejszające się środowisko naturalne. O tych czynnikach jeszcze będę mówił, no ale generalnie zaobserwowano w latach 90. czy na przełomie 80. 90. drastyczny spadek tej populacji. Pszczelarstwo też się trochę, że tak powiem, przejadło. Ludziom jest to trudne zajęcie, wymagające fizycznie, więc ten spadek populacji nastąpił i w tym momencie w ogóle w Europie, włącznie z Polską, jest około 18 milionów rodzin pszczelich, ale ciekawsze być może jest jeszcze kolejny slajd, czyli tak naprawdę ta niebieska linia, która pokazuje trend liczby rodzin pszczelich na świecie. No i teraz powstaje pytanie, no to czemu się w ogóle mówi o wymieraniu pszczół, jeśli populacja pszczół, czyli tej pszczoły miodnej od lat 60. tam z 50 milionów wzrosła do tam 80 milionów w 2013 roku. Czyli tak naprawdę statystyki wskazują na to, że jest całkiem nieźle, że ta liczba rodzin pszczeli wzrasta. No jest to pewien paradoks, trzeba powiedzieć, bo wymieranie nie jest rzeczywiście wymysłem, w tym sensie, że może jest to trochę słowo, które trzeba okrasić pewnym komentarzem. Czyli po pierwsze, wymieranie pszczół nie dotyczy tylko i wyłącznie tej pszczoły miodnej, którą człowiek hoduje, ale dotyczy tych kilku tysięcy gatunków pszczół w ramach tej nadrodziny pszczół. I to tak naprawdę to one są dosyć wrażliwe na zmiany środowiska, bo je dotykają takie czynniki jak właśnie zwiększone uprzemysłowienie rolnictwa, zwiększone areały, zabieranie tym pszczołom naturalnego środowiska, tym właśnie czmielom, tym samotnicom, tym innym gatunkom rodziny pszczół. No a problem też nie omija tej pszczoły miodnej. I obserwuje się zjawisko takie, że powiedzmy to 60 lat temu pszczelarz zazimował u siebie w pasiece 10 rodzin i na wiosnę miał 10 rodzin, które wyszły mu po zimie i były rodzinami, które mu jeszcze przyniosły w kolejnym sezonie miód. No czasem 9, tak, czyli jedna rodzina coś tam nie przeżyła. Natomiast dzisiaj się przyjmuje już średnio, że mniej więcej 30% pszczół wymiera, tej pszczoły miodnej wymiera w ciągu zimy i wiosny wczesnej, bo tak naprawdę jest to dla pszczół nawet bardziej kluczowy moment niż sama zima, czyli wczesna wiosna. I z 10 uli zazimowanych można oczekiwać, że tak w standardowych sytuacjach 7 nam przeżyje i wejdzie w sezon nowy produkcyjny. Zdarzają się lata, tak jak tej zimy, że w niektórych rejonach Polski padło 50% uli, a w niektórych pasiekach i 100%. A w niektórych pasiekach 100% przezimowało, no ale średnio się zaczyna przyjmować 20-30% spadku. No i to się uważa już za standard. Więc czemu ta liczba rodzin rośnie, jak się zwiększa ta wymieralność jednak, nawet tej pszczoły miodnej? Po prostu dlatego, że pszczelarze bardzo dużo siły i wysiłku i środków wkładają w to, żeby to ryzyko wymierania pszczół
w trakcie zimy ograniczyć. Więc co robi pszczelarz? W trakcie sezonu namnaża pszczoły, robi z jednej rodziny 3, zimuje zamiast 10, 20, padnie mu znowu powiedzmy 5, bo to ma zamiast 10, 15, więc jakby zwiększa trochę tak naprawdę przy dobrych zimach stan swojej pasieki. No i na tym polega trochę ten paradoks statystyki, że widzimy zwiększającą się liczbę rodzin pszczoły miodnej, a tak naprawdę mówimy o wymieraniu pszczół, chociaż powiedzmy, że ja wolę zamiast słowa wymieranie, ja wolę słowo zwiększona śmiertelność pszczół. Jak to widać? No to jest chociażby na tym slajdzie, czyli macie Państwo dennicę pokazaną z silną rodziną, która po prostu się usypała, czyli spadła z ramek z jakichś powodów, o tych powodach mogę zaraz powiedzieć. Na dno ula martwe pszczoły wczesną wiosną, jeszcze widać, że leży zmrożony śnieg tutaj na ziemi. Czemu są różne choroby pszczół? Tak? Czyli tutaj widzicie ślady, to jest z tego samego ula, tylko od góry widok, zabrudzone ramki kałem pszczelim, po prostu pszczoły, słabe pszczoły, nie dotrzymują do zimy, do wiosny przepełnia im się jelito, w zimę jest za niska temperatura, żeby wyleciały z ula, oddają kał w środku ula, wchodzą różne choroby, pszczoły się zarażają, przestają móc dobrze trawić pokarm, rój ginie. Tak? Ale to jest jedna z chorób, czyli nosemoza, natomiast drugą z chorób jest, i to bardziej znana jest choroba pasożytnicza zwana warozą. No i tutaj jest pokazana waroza w dużym przybliżeniu na pszczole. To jest po prostu taki roztocz, który działa dosłownie jak wampir, czyli wchodzi na pszczołę, a tak właściwie to bardziej lubi larwy, szczególnie larwy trutni, na których się rozmnaża. To rozmnaża się w wzrost geometryczny i wysysa z tych larw i z pszczół hemolimfę. I on może bezpośrednio, niekoniecznie powoduje śmierć wszystkich pszczół w ulu, ale bardzo, bardzo osłabia taki ul. On jest podatny na potem różne choroby wirusowe, pszczoły są osłabione i często już nie dotrwają właśnie do pełni wiosny. Ten rój się osypuje, czyli znowu pszczoły spadają na dennicę. Nie są to wszystkie choroby, ale o chorobach są całe książki napisane. To są dwie najważniejsze, nosemoza i waroza. Co jeszcze wpływa na to wymieranie pszczół? No, to intensyfikacja rolnictwa, czyli sady na przykład są często opryskiwane. I to nie mówię o opryskiwaniu drzew, ale mówię o opryskiwaniu trawy w sadach. Pod drzewami, jak Państwo zauważycie, w dużych sadach w pełni lata, to tam nie ma ani źdźbła trawy, bo jest po prostu wszystko wypryskane herbicydem, bo sadownikom się jakby no, lepiej zbiera jabłka. Uważa się, że mniej chorób grzybicznych wchodzi na liście drzew. No i tak sady wyglądają. Kiedyś była łąka wypełniona kwiatami mniszka lekarskiego. Dzisiaj praktycznie się już tego nie spotyka niestety w sadach, które są uprawiane intensywnie. Kolejna rzecz, opryski. No to jest duża bolączka, szczególnie jeśli rolnicy nie dostosowują oprysków do praktyki, czyli nie powinni pryskać nawet teoretycznie nieszkodliwym dla pszczół opryskiem kwitnących roślin w trakcie ciepłego dnia. No, pomijam fakt, jak to jest oprysk owadobójczy, no to ma działanie natychmiastowe i widać to po ulu, że przed ulem potrafi być kubka pszczół martwych, setki pszczół martwych, nawet tysiące. Natomiast nawet jeśli opryska pszczoły na kwiatach opryskiem typu, nie wiem, miedzian, tak, który działa na rdze, to nie jest oprysk owadobójczy, ale pszczoła zmienia wtedy swój zapach. Ona pachnie już opryskiem, a nie pachnie tym zapachem matki ze swojego ula. I często pszczoły ją nie wpuszczają do ula jako obcą pszczołę i pilnujące strażniczki też jej nie wpuszczą. Więc to teoretycznie nieszkodliwe opryski też mają swoje negatywne znaczenie. No i są jeszcze inne ciekawe szkodniki, które jeszcze się nie pojawiły w Polsce, ale na przykład są już we Włoszech. Czyli macie na zdjęciu tutaj tak zwany żuczek ulowy, który wyjada larwy
drążąc tunele w plastrach, nie do opanowania właściwie. Bardzo groźny szkodnik, który potrafi zniszczyć rodzinę pszczelą. Są szerszenie azjatyckie, które są na południu Francji i wraz z ocieplającym się klimatem, kto wie, być może za kilkadziesiąt lub kilkanaście lat będziemy mieli ten problem w Polsce. Taki sam był przypadek z warozą, bo 50 lat temu warozy nasi pszczelarze w ogóle nie znali. Wraz z ociepleniem się klimatu, jest to ewidentny dowód na to, że ten klimat się ociepla, ta waroza przywędrowała z Azji do Europy. Jest w zasadzie wszędzie tam, gdzie hoduje się pszczelę miodną, tam jest waroza. No i zbliżając się do końca, jakie działania można podjąć, żeby jakby zaciekawić dzieci, co można robić, żeby pomagać pszczołom? Tak pokrótce takie hasła sobie wypisałem. Sadzić, zaniedbywać, i to zaraz wyjaśnię, o co chodzi, kupować lokalnie i uczyć się. I tu chodzi tak naprawdę o pomaganie nie tylko pszczołom miodnym, bo dobrze pomagać w ogóle pszczołom, czyli tej całej rodzinie kilkuset gatunków mieszkających w Polsce, trzmielom, pszczołom samotnicom, dlatego że jak będziemy pomagać jednemu gatunkowi, to tak naprawdę pomagamy i wszystkim, bo tworzymy najczęściej dla nich po prostu przyjazne środowisko albo miejsce do mieszkania. Co to znaczy sać? Sać to znaczy zadbaj o to, żeby w twojej okolicy było pożywienie dla owadów, które zapylają kwiaty, czyli krzewy, czyli rośliny ziołowe, które najlepiej są charakterystyczne dla naszego regionu. Najlepiej sadzić takie, które rzeczywiście u nas występują naturalnie. Zaniedbuj, czyli tak trochę przekornie, ale nie kosić trawnika raz na dwa tygodnie, bo taki trawnik będzie pustynią dla pszczół i owadów różnego typu. Tylko zostawić często niekoszony trawnik tam, nawet raz na rok można skosić taką dziką łąkę, wtedy robi się łąka tak zwana jednokośna. Gdzieś tam nie wyrzucać spróchniałego pnia drzewa, nie wyrzucać jakiejś tam ściętej trzciny. To wszystko będzie służyło owadom po to, żeby one mogły tam zbudować sobie dom, żeby mogły zebrać nektar z jakichś niekoszonych kwiatów. Kupuj lokalnie, to znaczy kupuj na przykład produkty pszczele od lokalnego pszczelarza, dlatego że wspierasz wtedy tego pszczelarza pośrednio jego pszczoły, więc on jest w stanie utrzymać siebie, swoją pasiekę i te pszczoły będą zapylały uprawy w naszej okolicy. No i ostatnie, ucz się, czyli obserwuj pszczoły, obserwuj jakieś publikacje, czytać książki. Można uczestniczyć w kursach, zresztą jako pszczelarium też organizujemy takie kursy dla dzieci, dla dorosłych. Można oglądać różne filmy na internecie, więc tych możliwości jest dużo. Jak angażować dzieci? Parę naszych propozycji, które są pewnymi pomysłami, tak? Czyli zajęcia z pszczelarzem poza pasieką. W pasiece to jest zawsze ciekawy zwykle człowiek, który jak ma dobry kontakt z dziećmi, potrafi bardzo dużo rzeczy opowiedzieć. To nie muszą być zajęcia godzinne, tak jak mówiłem, mogą być półgodzinne, może być zajrzenie do samego ula, to zawsze dzieciakom dużo da i będą przynajmniej wiedziały, jak ta pszczoła wygląda, jak się zachować w pasiece i przy ulu i co można robić, żeby im pomóc. Można organizować wycieczki do różnych muzeów. Zachęcam do tego. Są ciekawe bardzo muzea w Polsce. Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, które ma na przykład cały szklany ul, który cały rok stoi jakby w budynku i tam funkcjonują pszczoły. Jest Muzeum imienia Jana Dzierżonia w Kluczborku, gdzie jest piękna wystawa starych uli figuralnych. Także można poszukać, co jest ciekawego w swojej okolicy. Są skanseny różne rolnicze. No i ostatni taki punkt, ale w zasadzie najważniejszy. Ja tutaj nie chcę wymyślać, jakby odkrywać Ameryki, bo są doskonałe naprawdę scenariusze zajęć. I to dostaniecie oczywiście Państwo w materiale po webinarium, które wymyślił Greenpeace. I tam naprawdę można coś sobie z tego wyciągnąć i z tych scenariuszy zajęć coś swojego wymyśleć albo po prostu zrealizować to, co Greenpeace tam proponuje. Jest to naprawdę dobrze metodycznie przedstawione. My żeśmy robili na tej bazie
jakieś tam zajęcia, są i propozycje zajęć w terenie, są i propozycje zajęć w sali. I dla różnych grup wiekowych, więc polecam bardzo Państwu zajrzenie do tego materiału. I na koniec właściwie to już jest ostatni slajd, literatura. I to tak szybko pokażę. Dwie książki dla dzieci, które ja bardzo lubię. Misiowa piosenka. To jest książka o miejskich pszczołach w Paryżu. I przedstawia sobie historię takiego niedźwiedzia, który tam goni pszczołę i nagle znajduje się w paryskiej operze, na jej dachu, gdzie znajdują się pszczoły. No ale zdecydowanie moim faworytem jest pewnie znana Państwu książka Pszczoły, zresztą którą pomagaliśmy w końcowej fazie redagować. Znakomite wydawnictwo, no samograj, tak naprawdę można by było zrobić same szkolenie dla pszczół, dla dzieci na bazie tej książki. Niestety pojawiło się na polskim rynku dużo takich bardzo prostych książeczek, które w sposób zupełnie taki nieprofesjonalny przedstawiają życie pszczół. No także polecam, żeby dosyć krytycznie wybierać tą literaturę, szczególnie dla małych dzieci, bo jest sporo takich mało wartościowych książek. No niestety próbowałem poszukać u siebie, miałem taki jeden tytuł, ale nie znalazłem na półce. Także po prostu ostrożnie podejść, a najlepiej skorzystać z książki Pszczoły. I dla dorosłych jest też parę książek ciekawych. No gruba cegła, Encyklopedia Pszczelnictwa, ale tu jest temat od A do Z. Zrobiony wydawnictwo z lat chyba 2000. Bardzo dobra książka przekrojowa. Jeśli ktoś jest zainteresowany samymi pszczołami miodnymi, to o hodowli pszczół mogę polecić pod redakcją profesora Wildego Hodowla pszczół. I to też jest w linku. No i są pewne poradniki dla osób bardziej początkujących, taki wielki poradnik pasieczny, czy tam poradnik pszczelarza, no to jest tej literatury się mnóstwo pojawiło. No i co? No i jeśli Państwo macie jakieś pytania, to z chęcią spróbuję odpowiedzieć. Pani Wiesia, Pani Dorota, słucham. Widzę znana książka Pszczoły Państwu, także się cieszę. Rzeczywiście rewelacja, zresztą wiem, że już ma kilkanaście wydań zagranicznych. Po fińsku, po niemiecku, po rosyjsku, także ta książka, że tak powiem, poszła w świat. Sianie kwiatków na grządkach jak najbardziej jest świetną metodą na to, żeby gdzieś tam dzieciaki wiedziały, jakie kwiaty czy jakie rośliny mogą sadzić w ogródkach. Ja celowo, na przykład jak stawiamy pasieki w mieście, to celowo wygradzamy na przykład kawałek terenu wokół tych uli i tam pokazujemy, jak zmienia się trawnik, który jest niekoszony. I po prostu jest to dramatyczna różnica już po 2 miesiącach. To, co jest za siatką koszone przez Zarząd Oczyszczania Miasta na przykład, czy tam jakąś inną firmę, a to, co jest w środku pasieki, no diametralna różnica. Tam po prostu w środku pasieki, gdzie jest niekoszone, powstają kępy koniczyny, wysiewa się nawet nostrzyk. To są jakieś miododajne rośliny, które naprawdę są wspaniałe dla owadów wszelkiego typu. Co myślę o budowaniu domków dla owadów? Jak najbardziej tak, ale zachęcam do tego Państwa, żeby ten domek zbudować z głową. Czyli skorzystać na przykład też z porad Greenpeace'u, oni na stronie mają i ja podaję to też w literaturze, będzie w notatkach dla Państwa link do budowania hotelu dla zapylaczy. Dobrze jest mieć materiał typu trzcina, typu nawiercone pieńki, stare cegły, szyszki, które były namoczone wcześniej, żeby one mogły być gęsto upakowane. Wszędzie tam, gdzie generalnie jest coś, jakieś dziurki, gdzie owady będą mogły złożyć jajeczka i przetrwać w takich, powiedzmy, gnijących czy suchych resztkach roślin, to jest coś dodatkowo dobrego. I rzeczywiście te domki dla owadów spełniają swoje znaczenie. Nie zawsze w pierwszym roku ich istnienia i funkcjonowania tam się coś zalęgnie, więc to jest często długoterminowy projekt. Dlaczego tak mało kwietników w miastach? To pytanie ja sobie też zadaję, walczę z tym, że tak powiem, i próbuję lobbować w Zarządzie Oczyszczania Miasta, jeśli chodzi o Warszawę, od 2 lat czy od 3 lat. No niestety ludzie są niereformowani, przypuszczam, że po prostu są zakontraktowani na
sześć koszeń w ciągu roku i tyle muszą wykonać. Nieważne, że jest upał, że jest sucho, po skoszeniu trawnik do 3 centymetrów po prostu jest żółtą pustynią. To się powoli zmienia. Widzę już pewne zmiany, zakłada się siłąki, więc mam nadzieję, że ten trend się upowszechni. Ale najlepiej zwrócić się do Biura Ochrony Środowiska, bo zwykle to ona zarządza terenami zielonymi. Czy istnieją pasieki obwoźne w Polsce? Jak najbardziej tak. To są tak zwane pasieki towarowe wędrowne. Są pszczelarze, którzy mają, jak się chcą utrzymać z miodu, to oni muszą mieć 200, 300, 500 uli i nie da się ich trzymać w jednym miejscu, bo po prostu te pszczoły no, nagle nie będą miały 80 razy więcej pokarmu roślinnego czy nektarującego w okolicy, więc po prostu trzeba nawet te pszczoły wozić. Wozi się zwykle 30, 20 uli na właśnie różne uprawy, tam gdzie coś wtedy kwitnie. Wykonanie dużych donic jak najbardziej też jest możliwe, szczególnie jeśli nie ma tam jakiegoś trawnika, który da się zagospodarować na łąkę. Donice są o tyle trudne w utrzymaniu, że no w czasie upałów to trudno sobie czasem poradzić z utrzymaniem tych roślin, więc trzeba dobrze dobrać jakby gatunki, które przetrwają. Z doświadczenia wiem, że różne zioła, szczególnie takie, które są powiedzmy z trochę cieplejszej strefy klimatycznej, sobie dobrze dają radę w upałach. Czy małe dzieci, na małej działce też można mieć ul? Taki mały jak najbardziej można, on dużo nie zajmuje. Trzeba tylko zwrócić uwagę na prawo miejscowe, czyli regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie, który jako powiedzmy obok kodeksu cywilnego i takiej zdroworozsądkowej praktyki on może regulować, w jakiej odległości od granicy działki może stać ul. Brak pytań chyba. Ja w ogóle zapraszam do kontaktu, jeśli ktoś będzie z Państwa chciał, nie wiem, zasięgnąć rady o pszczołach, o czymkolwiek, co jest związane z pszczelarstwem. Zapraszam, podaję tutaj swój mail, telefon, stronę na Facebooku. Więc generalnie w ramach swojego czasu jeśli trochę go mam, postaram się, że tak powiem, odpowiadać w miarę na bieżąco. Najlepiej jak coś jest pilnego do mnie zadzwonić, to wtedy ja na pewno tego samego dnia, nawet jak nie będę mógł odebrać od razu, to oddzwonię. Cała prezentacja tak jest, zostanie wysłana. Z notatkami jeszcze dodatkowo, więc tam będą pewne dodatkowe informacje, bo tutaj było tak, żebyśmy nie musieli czytać, tylko słuchać i nie zwracać uwagi na jakąś dużą ilość tekstu. Będziecie mieli Państwo jeszcze jakieś pytania do tej prezentacji, to też można, nie wiem, czy przeze mnie, czy przez Martynę z Centrum Edukacji Obywatelskiej te pytania przekazać. To i ja dziękuję Państwu bardzo. No, jest to pewna forma, która no jakby jest upośledzona według mnie, no bo nie ma tej interakcji, ale mam nadzieję, że się podobało, że no jesteśmy wszyscy zainteresowani tym tematem i było ciekawie. Do zobaczenia gdzieś kiedyś. Proszę kibicować pszczołom i dbać o to, żeby było im dobrze wokół nas. Do zobaczenia.